Cześć! Dzisiaj idiomy, część czwarta. Urwać się z choinki. Urwać się z choinki. Urwać się z choinki. Co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy zachować się w sposób dziwny, nieoczekiwany, zaskakujący. To znaczy zachować się w sposób dziwny, nieoczekiwany, zaskakujący. Gruszki na wierzbie. Gruszki na wierzbie. Gruszki na wierzbie. Co to znaczy? Co to znaczy? Czyli coś bardzo pożądanego, ale niemożliwego do uzyskania. Czyli coś bardzo pożądanego, ale niemożliwego do uzyskania. Robić dobrą minę do złej gry. Robić dobrą minę do złej gry. Robić dobrą minę do złej gry. Co to znaczy? Co to znaczy? Ktoś udaje, że jest zadowolony z sytuacji, w której się znajduje, mimo że jest dla niego niekorzystna. Ktoś udaje, że jest zadowolony z sytuacji, w której się znajduje, mimo że jest dla niego niekorzystna. Wiercić komuś dziurę w brzuchu. Wiercić komuś dziurę w brzuchu. Wiercić komuś dziurę w brzuchu. Co to znaczy? Co to znaczy? Znaczy uporczywie o coś prosić. Coś przypominać, domagać się czegoś. Znaczy uporczywie o coś prosić, coś przypominać, domagać się czegoś. Przykłady. Konrad prosił o przykłady. Czy myślisz, że urwałam się z choinki? Czy myślisz, że urwałam się z choinki? Czy myślisz, że urwałam się z choinki? Urwałeś się z choinki?
Urwałeś się z choinki? Urwałeś się z choinki? Urwałeś się z choinki? Proszę, nie obiecuj gruszek na wierzbie. Proszę, nie obiecuj gruszek na wierzbie. Proszę, nie obiecuj gruszek na wierzbie. Rodzice czasami obiecują gruszki na wierzbie. Rodzice czasami obiecują gruszki na wierzbie. Rodzice czasami obiecują gruszki na wierzbie. Sąsiad robił dobrą minę do złej gry. Uśmiechał się, myśląc, że już więcej nie popełni takiego błędu. Sąsiad robił dobrą minę do złej gry. Uśmiechał się, myśląc, że już więcej nie popełni takiego błędu. Zofia mówi, że sobie da radę, ale ja myślę, że robi dobrą minę do złej gry. Zofia mówi, że sobie da radę, ale ja myślę, że robi dobrą minę do złej gry. Nie wielcz mi dziury w brzuchu, już idę uczyć się. Nie wielcz mi dziury w brzuchu, już idę uczyć się. Syn wiercił mamie dziurę w brzuchu, aby kupiła mu zabawkę. Syn wiercił mamie dziurę w brzuchu, aby kupiła mu zabawkę. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, zrozumiałaś. Napisz odpowiedzi. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Pa!